Szanowni Państwo, ofensywa w Nowym Sączu nie zwalnia. Inwestujemy cały czas. Właśnie podpisałem umowę na kompleksowy remont Alei Piłsudskiego. To ponad 3-kilometrowy odcinek od ulicy 1 Brygady do wiaduktu kolejowego. Bardzo się cieszę, że to kolejna inwestycja na liście w 2020 roku. Nareszcie wyprowadzimy ruch w kierunku Krynicy, Muszyny, Nawojowej bez strachu o nasze zawieszenia. Podniesie się komfort jazdy, bezpieczeństwo, ale także spadnie ilość decybeli w trakcie tego ruchu. Szanowni Państwo, przepraszam, będą utrudnienia przez pewien czas, ale narzuciłem termin do końca roku zakończenia tych prac. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, że nareszcie Nowy Sącz zyskuje coraz lepszą infrastrukturę drogową.